Witamy Państwa w tych pięknych i niepowtarzalnych okolicznościach przyrody. Niektórzy moi młodzi przyjaciele z Radia Afera powątpiewali. No jak to możliwe? 65 lat rock'n'rolla w Poznaniu. Andrzeju, ta historia naprawdę ma już tyle lat. 65 lat, witamy Państwa serdecznie. To są także oklaski dla Was przede wszystkim. O, i to od razu się poczuliśmy jak na koncercie. To jest nasza wiara. Tak jest. Z naszego firfla. Możnego. Jak najbardziej. Wydawało mi się, że 65 lat to jest jakiś taki okres, no byśmy powiedzieli, kosmiczny wręcz. No ale jeśli spojrzymy na to inaczej, jeśli spojrzymy na to z perspektywy nie tylko wykonawców, ale z perspektywy odbiorców, to bądźmy szczerzy, to jest jakiś po prostu przedział czasu. Przedział czasu, który wpisał się w naszą, w nasze życie. Tak należało powiedzieć. Tutaj nie chodzi o to, nie chodzi o roczniki, nie chodzi o to, ile ludzie mają lat. Tutaj chodzi o pewną pasję. Bo gdybyśmy się cofnęli te 65 lat, to przede wszystkim to była pasja. Pasja i determinacja w pewien sposób tych ludzi, którzy wtedy postanowili grać trochę inaczej. Żeby w ogóle powiedzieć coś, cokolwiek na ten temat, to musielibyśmy wrócić do jakichś czasów, do czasów przed II wojną światową. Kiedy skończyła się II wojna światowa, to praktycznie tak miękko ten cały świat muzyczny przeszedł na lata 40. Zaczęły się lata 60., końcówka lat 60., no to już było coś zupełnie wyjątkowego, ale początek lat 50. to zaczynał się bunt. I ten bunt przejawiał się w sztuce, w muzyce, w tym wszystkim, co budziło się, a było sprzeciwem przeciwko temu całemu establishmentowi jeszcze przedwojennemu. No i nagle okazało się, że ci zupełnie nieokrzesani ludzie mają coś do powiedzenia, że nagle ten świat zaczyna być zdecydowanie bardziej kolorowy, że nagle przeróżni ludzie w przeróżnych segmentach życia artystycznego mają bardzo wiele do powiedzenia. I tak to wszystko się rodziło. Gdzieś tam, niby daleko od nas. Taka prywatna uwaga, miałem to szczęście, że mój kolega miał wujka w Republice Południowej Afryki i stamtąd przysyłał mu płyty. I to było coś zupełnie wyjątkowego, dlatego że mogliśmy tych płyt tutaj słuchać. Czuliśmy się w pewien sposób uprzywilejowani, ale też te płyty, które docierały do tych ludzi, którzy tutaj dzisiaj są, do muzyków, kiedyś, dawno, dawno temu, były również zapewne tym motorem napędowym tych zmian w muzyce, które były w naszym kraju. No i jeszcze myślę, że sporo z nas tutaj obecnych pamięta czas, kiedy gdzieś tam na potencjometrze wtedy bardzo młodzi ludzie szukali sobie Radio Luxembourg i mówili sobie: słuchaj, Wojtek, posłuchaj tego, oni zupełnie inaczej grają niż ci nasi jazzmeni tu w Poznaniu. To jest muzyka, to jest prawdziwa muzyka. I w 1959 roku, dokładnie 65 lat temu, przy takim domu kultury, zakładowym domu kultury Stomil, powstaje pierwszy poznański zespół rock'n'rollowy. To jest ważne, kochani. Większość z Was o tym pamięta, ale są też i młodsze osoby na sali, którym warto przypomnieć, że nie tylko Wybrzeże, tak? Nie tylko niezrównany Franciszek Walicki i Rytm Blues i później te wszystkie kolorowe zespoły, które zaczęły grać. Także w Poznaniu pod koniec lat 50. był zespół, który grał prawdziwego rock'n'rolla i dlatego my dziś tutaj się spotykamy
w tym naszym fytlu muzyków poznańskich i ludzi mających dużo wspólnego z muzyką, po to, żeby sobie przypomnieć i powiedzieć poznaniakom, powiedzieć wszystkim dookoła, że także tu w 59 roku, w 1959 roku, 65 lat temu, zaczęła się rock'n'rollowa, jak wspomniałeś, rewolta, która później tylko się rozkręcała. No oczywiście Państwo też na pewno wiedzą, że jak Rhythm Blues zaczął podróżować po Polsce w tournée, to władza ludowa po prostu załamała się. Widząc te tłumy na salach koncertowych, widząc, że sobie z tym nie radzą, z tą ekspresją, z tym buntem młodego pokolenia, po prostu zamknęła ten rozdział pod tytułem Rhythm Blues. No i później trzeba było powołać taki termin, to też Franciszek Walicki, Big Beat. To się narodziło w naszym kraju, ten termin powstał w naszym kraju i tu wiele też ciekawych rzeczy się zdarzyło. Także w Poznaniu, tak? Ja jeszcze ze strony jakby gościa, który przepracował sporo czasu przy Berwińskiego 5, chciałbym tylko wspomnieć o takim programie jak Grająca Szafa. To był naprawdę top of the top, jeśli chodzi o audycje radiowe lat 60. Udało mi się jeszcze w czasach Radia Yesterday odwiedzić Jacka Żuralskiego w Monachium, gdzie wtedy mieszkał. Jacek Żuralski to był ten legendarny głos Grającej Szafy. Ale oczywiście nie tylko on tworzył tę audycję. I przede wszystkim gdzieś tam Janusz Chojan, Stasiu Kamiński. Janusz Chojan, który po prostu organizował płyty, o których, Andrzeju, wspominałeś, z konsulatu Stanów Zjednoczonych. Był kiedyś taki konsulat przy parku Chopina, albo to, gdzie, tak, Chopina, nie? Tam przy starej Stalingradzkiej. I z tego konsulatu organizował płyty, które po prostu były odtwarzane w Grającej Szafie. Janusz Chojan to ściągał, a Stasiu Kamiński to wszystko jakby ogarniał i spajał. Pocztówki z prośbami o piosenki przychodziły z całej Europy i ci, którzy żyją w radiu, jeszcze to pamiętają, takie osoby na przykład jak Rysiu Gloger, to mówią, że to były worki, tak. Poczta Polska przynosiła workami listy i pocztówki na Berwińskiego 5, tak to wtedy wyglądało. Jest jeszcze trochę tych nagrań i myślę, że tak długo jak będziemy mogli coś o tej muzyce opowiadać i prezentować te nagrania, tak długo będą prezentowane nagrania Tarpanów, zespołu związanego z Grającą Szafą. To były dwa nierozerwalne twory. Grająca Szafa i Tarpany, oni razem też jeździli w tournée. Tarpany po prostu też były taką kuźnią, można powiedzieć, muzyków, którzy ruszali później w Polskę i prezentowali się w innych zespołach. Długo jeszcze możemy o tym mówić. Andrzeju, jeśli jeszcze chcesz coś dodać, to proszę. Jedno słowo, dlatego że tutaj padł bardzo ważny adres, mianowicie Konsulat Stanów Zjednoczonych w Poznaniu. Konsulat Stanów Zjednoczonych miał bibliotekę, z której można było korzystać, płytotekę, z której można było korzystać i w piwnicy, no na tym poziomie dzisiaj byśmy powiedzieli minus jeden, było kino. I trzeba przyznać, że bardzo często zaglądałem tam. Było to takie miejsce, gdzie spotykali się ludzie nieco inni, gdzie spotykali się ludzie, którzy chcieli się czegoś więcej dowiedzieć, gdzie spotykali się ludzie, dla których muzyka właśnie tamta była bardzo, bardzo ważna. Była niezwykle przyjazna atmosfera w konsulacie amerykańskim. Nie było tam, tak jak dziś mielibyśmy ochronę, cuda, niesamowite rzeczy. Tak po prostu wchodziło się, można było zapisać się do biblioteki, można było również, był taki czas, wypożyczyć płyty. To nie było takie proste, ale można było sobie to załatwić w nie taki trudny w sumie sposób. O jednym jeszcze bym powiedział, doskonale to na pewno pamiętasz, ostatnie piętro w Okrąglaku i tam było studio, gdzie można było kupować i nagrywać pocztówki dźwiękowe. Myślę, że pocztówka dźwiękowa jest takim przedmiotem, który zasługuje na oddzielne muzeum w naszym kraju. Obok Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu powinno powstać mniejsze Muzeum Pocztówki Dźwiękowej, bo to cudo.
no, w dużej mierze to wszystko było pirackie, ale dzięki tym pocztówkom myśmy mogli słuchać tych nagrań. Mało tego, że słuchać, mogliśmy już próbować robić pierwsze imprezy grane z pocztówek dźwiękowych. To jest kawał pięknej historii naszego kraju. Pocztówka dźwiękowa i to, w jaki sposób one powstawały i te nagrania rozchodziły się po całym kraju i tak poznawaliśmy tę muzykę zza żelaznej kurtyny. Państwo nas już trochę znają, więc wiedzą, że moglibyśmy tu przegadać cały wieczór, ale na ten moment to wszystko już wystarczy. Myślę, że jak już powiedzieliśmy o tym 59 roku, to proszę o brawa dla Tomka Dziubińskiego. Wielkie brawa, drodzy Państwo. I wielkie podziękowania. Wielkie, ogromne. Jak już zaczynamy z podziękowaniami, no to zaprosimy tutaj gospodynię. Gospodynię tego miejsca. Małgorzatę Hampel. Powiem Państwu tak, rok temu Gosia zaprosiła mnie tu, bo wiesz co, no mam taką scenę, może byśmy jakieś koncerty robili, a ja na to popatrzyłem sobie tutaj, mówię, Gosia, nie uda się. Nie uda się. Proszę Państwa, minął rok. Tych koncertów na tej scenie odbyło się co niemiara. Andrzej Dunarski też gdzieś tu jest i też po prostu o tej scenie mógłby dużo opowiedzieć. No naprawdę, dzieje się. Gosia Hampel, zapraszamy gospodynię na tą scenę, która, która ożywiła tę scenę. Wielkie brawa, drodzy Państwo. I ożywiła to miejsce. Dziękuję. Muzycznie. Bardzo dziękuję. Wielkie szczęście i zaszczyt móc stanąć na tej scenie z Wami, Panowie. I dzięki Piotrowi Przybylskiemu, bo to właściwie to dzięki niemu tu jesteśmy, więc dla niego te brawa, drodzy goście, dla niego te brawa, bo on jest szalony i on organizuje te koncerty z serca. I to jest cudowne i wielki to dla mnie zaszczyt i honor, że wybrałeś Browarną Przystań na to, żeby taki koncert się tutaj wydarzył. No co, i dziękuję bardzo i chciałam tylko zgodzić się z przedmówcami moimi, że koniec lat 60. był naprawdę niesamowity, po prostu to były chyba najlepsze czasy, bo ja się wtedy urodziłam. Dziękuję Państwu. To musiały być najlepsze czasy. To musiały być najlepsze. A propos jeszcze jedno słowo. Była mowa o szaleństwie, była mowa o Piotrze i Piotr jest przykładem, gdzie szaleństwa, drodzy Państwo, nie należy leczyć, bo to jest pozytywne szaleństwo. Zgadzam. Są takie przypadki. Są takie przypadki i o tym również powinni pamiętać lekarze. I dzieje się. Piotr Przybylski i Browarna Przystań. Brawo! A wy już słyszycie? Dobry wieczór Państwu. Niezmiernie nam wszystkim miło, że postanowiliście się wybrać na dzisiejsze spotkanie, gdyż jest to nie byle jakie spotkanie, bo przecież mamy jubilata. 65 lat skończył poznański rock and roll! Dzisiaj tak naprawdę jest to dzień poprzedzający ten oficjalny termin, tą dokładną datę 20 września 1959. Wtedy Tomek Dziubiński z Wojciechem Kędziorą doprowadzili do takiego właściwie momentu, kiedy goniąc się po schodach, wydzierając te rock'n'rolle na gitarach klasycznych, w bardzo szybkim czasie Wojtek Korda jakoś tam, późniejszy Korda oczywiście, bo ja już z przyzwyczajenia, Wojciech Kędziora, tak? Załapał, Tomek go tam na tej mostowej uczył tych akordów. Wojtek mieszkał na Grobli 29. Tomek mieszkał na mostowej 2, na pierwszym piętrze pod piąteczką. Dwa adresy, ale ta sama kamienica, bo ona jest narożnikowa. Do dzisiaj stoi, jeszcze się nie rozsypała. Ale kamienica jest. To były początki rock'n'rolla, o tym za chwileczkę będzie. Muszę się doszukać w moich papierach, które chwilę temu gdzieś tam zapodziałem. Ale proszę Państwa, na sam początek jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Wielkie brawa dla Was, że postanowiliście tutaj do nas zajrzeć. Na beton.
Yeah.